Przedstawiciele władz miasta i województwa, przede wszystkim mieszkańcy, obchodzili 663. rocznicę lokacji Rzeszowa i nadania praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej, a jedną z najważniejszych jej części było wręczenie tytułów honorowego obywatela miasta Rzeszowa. Rada Miasta przyznaje tytuł honorowego obywatela od ponad 120 lat. W tym zacnym gronie są m.in. Józef Piłsudski i generał Stanisław Maczek, papież Jan Paweł II i arcybiskup Ignacy Tokarczuk, Józef Szajna, Adam Harasiewicz czy Wojciech Kilar. W tym roku dołączył do nich m.in. Rafał Wilk, były żużlowiec, trzykrotny mistrz paraolimpijski i mistrz świata w kolarstwie ręcznym. Człowiek ze stali. Za to moje drugie życie dostaje te wyróżnienia, te wszystkie nominacje. To jest coś pięknego i wiem, że te starania, ten pot, to wszystko, które gdzieś tam i tą ciężką drogę też po wypadku. To jest to uhonorowanie tego wszystkiego i jestem też dumny z tego, że jestem rzeszowianinem. Do grona honorowych obywateli Rzeszowa dołączyli też profesor Tadeusz Markowski, inżynier i konstruktor, rektor Politechniki Rzeszowskiej, i Tadeusz Pomianek, założyciel i prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Nie będę mówił, że się wzruszyłem, prawda, ale na pewno gdzieś wewnętrznie tak. No. To jest jakieś ukoronowanie, powiedzmy sobie, tych 50 prawie lat pracy na Politechnice. Zresztą ze studiami włącznie, prawda, to jest już ponad 50 lat. To jest jakby potwierdzenie, że to, co robiłem przez te kilkadziesiąt lat, miał sens. Że coś po sobie zostawiam, że może mój przykład będzie zaraźliwy dla młodszych. Przecież o to chodzi. Taka jest w ogóle misja każdego człowieka. Tytuł zasłużonego dla miasta Rzeszowa odebrał też Krzysztof Ignaczak, były siatkarz ASECO RESOWI, członek polskiej kadry narodowej w tej dyscyplinie. No bo kto ma być siłą miasta? Właśnie mieszkańcy, tu jest potęga, a w Rzeszowie w tej chwili mamy ogromną ilość takich dynamitów, które napędzają to wszystko. A są to i naukowcy, i biznesmeni, i lekarze, i artyści, i sportowcy. Jak co roku był urodzinowy tort z czekoladowym obrazem ratusza, słodkim herbem i mapą Rzeszowa. Oraz jubileuszowy koncert, w tym roku w wykonaniu Włodka Pawlika i jego trio, laureatów Fryderyka i muzycznego Oscara, czyli nagrody Grammy.